Namaste! Bardzo miło powitać Cię na naszej 61. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się w magicznej oazie jako symbolu transformacji, przemiany i nowego początku. I nasze dzisiejsze spotkanie jest bardzo wyjątkowe. Uważam je za najważniejsze w całej serii 60. 61, czyli 6 jako ta cielesność, Twoje ciało materialne i 1, niepowtarzalność, indywidualność, czyli Twoja dusza wyższa. Na naszym dzisiejszym spotkaniu zajmiemy się usuwaniem wszelkich blokad, wzorów, negatywnych energii zapisanych w Twoim ciele, które może przeszły na Ciebie wraz z Twoim kodem DNA z Twoich przodków lub zapisane są w podświadomości jako wynik Twoich poprzednich doświadczeń i blokują Cię w realizacji, materializacji Twojej idealnej wizji życia w każdej sferze. Czy miłości, czy szczęścia, obfitości, zdrowia. A następnie przejdziemy do oczyszczenia wszystkich karmicznych blokad, więzów, struktur, tych węzełków energetycznych, które Twoja dusza niesie może ze sobą jako bagaż poprzednich doświadczeń, z poprzedniego życia, kolejnych tych wcieleń, tego wszystkiego, co już za Tobą, daleko za Tobą, a mimo tego wpływa na Twoje tutaj i teraz. Często bowiem, gdy realizujesz Twoją wizję życia, to, co dla Ciebie idealne, piękne, co jest tym Twoim najgłębszym marzeniem i pragnieniem Twojego serca, to właśnie te dwie płaszczyzny mogą blokować realizację i materializację. Ta płaszczyzna ciała, gdzie jakieś wzory przodków, Twoich dziadów i pradziadów, ich przeżycia, ich obawy, ich strachy, przekonania blokują Cię w osiągnięciu Twoich marzeń, lub ta druga płaszczyzna Twojej duszy, gdzie stale spotykasz te same osoby, więzy karmiczne, te same miejsca, te same sytuacje, te same blokady, które już kiedyś, może 100 lat temu, czy 200 lat temu, również blokowały Twoją duszę w realizacji jej marzeń i pragnień. I teraz najwyższy czas, aby się z tego uwolnić, usunąć te blokady, rozwiązać te wszystkie węzełki i iść dalej. Zrealizować Twoje powołanie, Twoje cele, Twoje marzenia z lekkością i radością, aktywować Twoje zdolności wyższe i korzystać dokładnie teraz z tego morza nieograniczonych możliwości. Naszym dzisiejszym przewodnikiem będzie bardzo wyjątkowe zwierzę mocy i od tego chciałabym zacząć nasze spotkanie, a następnie przejdziemy przez cały proces aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, by idealnie przyjąć przesłania od siły wyższej i korzystać z nich w kolejnych dniach i tygodniach. Zawsze w tym momencie, gdy poczujesz, że znów pojawia się jakiś schemat, ta sama bariera, to samo przeżycie, obawa, strach, niepewność, jakiekolwiek wyrzuty sumienia, czy wszystkie inne wibracje o niskiej energii, które nie pozwalają Ci żyć pełnią życia, pełnią szczęścia i spełnienia. Nasz dzisiejszy przewodnik wielu osobom kojarzy się raczej negatywnie, a w rzeczywistości jest to strażnik tajemnic życia i śmierci. Strażnik, który ma w sobie taką siłę i taką moc, że gdy połączysz się z nim, to wszystko nagle staje się możliwe. Możesz nareszcie uwolnić się od blokad, uwolnić się od wszystkich przestarzałych energii, wszystkich, które już nie mają racji bytu i które tylko mają nieładny zapach, ciągną się za Tobą i
trzymają Cię, blokują w tym rozkwicie Twojej prawdziwej siły i Twojej prawdziwej mocy. Naszym dzisiejszym przewodnikiem będzie sęp. To pierwsze wrażenie, gdy myślimy o tym zwierzęciu mocy, no jest raczej nieprzyjemne. Sępy żywią się zazwyczaj padliną, czyli czymś, co już umarło, co jest stare, co śmierdzi, co ma w sobie bakterie, zarazki, rozkładu, od czego trzeba się uwolnić. I właśnie tak wszystkie stare wzory, przekonania, blokady w podświadomości, blokady wyniesione z domu, czyli z tego ciała, więzy krwi, więzy karmiczne, to jest właśnie wszystko to, co jest jak ta padlina. To już rozkłada się, nieładnie pachnie i blokuje Twoją prawdziwą, świetlistą naturę. I sęp będzie tym przewodnikiem, który pomoże Ci to rozdziobać, usunąć, by Twój prawdziwy blask wyszedł na powierzchnię, gdy uwalniamy się z tej zgnilizny, tego wszystkiego, co jest przeterminowane, tego wszystkiego, co jest taką padliną, to nagle rozkwitamy w pełni. Wszystkie nasze zdolności wyższe mogą się aktywować i wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje pragnienia mogą się zrealizować. Na sam początek taka legenda, która opowiada o czasach tutaj na Ziemi z dalekiej, dalekiej przeszłości. A mianowicie nastąpił kiedyś taki czas tutaj na Ziemi, gdzie Słońce było bardzo blisko. Było bardzo gorąco, wręcz nie do wytrzymania. I wtedy wszyscy mieszkańcy Ziemi zebrali się razem, by temu zaradzić, by znaleźć jakieś rozwiązanie. I pierwszym i najodważniejszym zwierzęciem, które zdecydowało się pomóc, był lis. Tak, lis jest bardzo symboliczny. Lis powiedział, że chwyci to Słońce w swoje zęby, w swoją paszczę i zaniesie je daleko na orbitę. I rzeczywiście, uchwycił to Słońce i niesie, i niesie, i niesie je dalej, i dalej. Ale to Słońce było coraz bardziej gorące, palące żywym ogniem. I tak nie był w stanie wynieść tego Słońca na odpowiednią odległość, musiał je puścić. I do dzisiaj, gdy otworzy pyszczek, to wnętrze tego pyszczka jest czarne. To jest właśnie ta pozostałość tej legendy. No i znów zebrało się wszystkie zwierzęta, aby znaleźć rozwiązanie i drugim śmiałkiem był szczur. Szczur powiedział, że uchwyci to Słońce w swój ogon i wyrzuci je daleko na orbitę. I znowu wszyscy byli szczęśliwi, że znalazł się kolejny śmiałek i szczur rzeczywiście uchwycił to Słońce swoim ogonem i wyrzucił je tak daleko jak mógł, ale to Słońce było tak gorące, że spaliło ten ogon i do dzisiaj szczur nie ma na ogonie sierści, nie ma włosków. To jest pozostałość tamtych czasów. I trzecim, ostatnim śmiałkiem, który zdecydował się na tą ostatnią próbę, aby wyrzucić to Słońce na bezpieczną odległość dla Ziemi, był sęp. Sęp zdecydował, że będzie tak daleko frunął, leciał i pchał to Słońce swoją głową, jak daleko starczy mu siły. I tak rzeczywiście udało mu się wypchać to Słońce na odpowiednią odległość. I dzisiaj to jest takie symboliczne, ponieważ jest tak mocne Słońce, że musiałam schować się tutaj w cieniu, bo urządzenie techniczne nie było w stanie nagrać tego spotkania. I takie palące, i takie silne już od kilku dni. I dokładnie tak, sęp wypchał to Słońce na bezpieczną odległość, także dzisiaj ogrzewa nas i świeci, ale pozostałością tego jest głowa, na której kiedyś miał piękną koronę z piór, a dzisiaj ta głowa jest
łysa, na tej głowie nie ma żadnych piór. I tak, gdy patrzymy na tego sępa, to wydaje nam się on taki straszny, bo żywi się padliną, a jednocześnie tak wygląda. Ale to jest bardzo silny przewodnik. Jeden z najsilniejszych, najmocniejszych, który przychodzi ci z pomocą właśnie w takich momentach, gdy nie wiesz jak dalej, gdy wszystko się blokuje, gdy twoja wizja życia jeszcze nie realizuje się tak, jak tego pragniesz, gdy stale spotykasz podobnych ludzi, podobne blokady, coś jakby pojawia się nie wiadomo skąd, a ma głębokie przyczyny karmiczne. Zanim jednak połączymy się z tym niezwykłym zwierzęciem mocy, zanim połączymy się z jego siłą i jego mocą, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, by przygotować wszystko idealnie w twoim ciele, w twoim polu energetycznym, na połączenie z energią wyższą, przyjęciu tej mądrości wyższej, by można było ją idealnie wykorzystać w kolejnych dniach i tygodniach. Dlatego, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w tobie i wszystko wokół ciebie, a z każdym wydechem wydychasz wszystko to, co negatywne, od czego pragniesz się uwolnić, co przyczepiło się do ciebie może w ostatnich dniach lub tygodniach. Zaczynajmy więc. Głęboki wdech światła i wydech wszystkich ciemnych energii, od których pragniesz się uwolnić. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech. I w tym momencie poczuj, jak twoje słońce, to wewnętrzne światło na wysokości serca i splotu słonecznego rośnie i rośnie i rośnie. Rozświetla wszystko w tobie, wszystko wokół ciebie jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. I zaczynamy proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach.